Zakładaliśmy sobie główny cel dla Gwardii w tym sezonie, żeby bić się o wejście do Superligi. Zajęliśmy drugie miejsce, gramy w barażu z Olimpią Poznań. Olimpia będzie gospodarzem. 4 grudnia gramy mecz o wejście do Superligi. Szykujemy się, mam nadzieję, że zakończymy to sukcesem i wejdziemy już w pierwszym roku do tej ekstraklasy rozgrywek. Mieliśmy bardzo młody zespół. Ja się bardzo cieszę, że bardzo szybko się zgrał, stworzył monolit i każdy mecz wszyscy zawodnicy grali na 100%, dali z siebie wszystko, jakby to były ich turnieje indywidualne. Pod tym względem współpraca wszystkich zawodników była świetna, dużo emocji. Mogliśmy zakończyć nawet na pierwszym miejscu tą ligę, mecz z faworytem, z liderem, z Grunwaldem Poznań. Mieliśmy niemalże wygrany, niestety nasza zawodniczka doznała kontuzji, gdzie prowadziła w swoim meczu 7-5-4-2 i to był ten jeden pojedynek singlowy, który już mógł zaważyć o zwycięstwie nad Grunwaldem. Wtedy byśmy mieli pierwsze miejsce, weszli z pierwszego miejsca bezpośrednio, ale zespół się nie poddawał, grał do końca, bardzo dobre dwa ostatnie mecze wygrane wysoko, ono pozwoliło nam na zajęcie drugiego miejsca. Gra w Superlidze wiąże się z dużo, dużo wyższym budżetem. Tutaj w tym sezonie mieliśmy młodych polskich zawodników, ale to nie ukrywajmy, jeżeli byśmy awansowali, to trzeba by było mocno zainwestować w podpisanie kontraktów też z zagranicznymi zawodnikami. Bo cała Superliga jest oparta właśnie też bardzo na zawodnikach zagranicznych. To się wiąże z dużym budżetem, ale to też nie jest łatwe, bo dużo drużyn ma na papierze fajne nazwiska. Oni figurują jako zrzeszeni w danym klubie, ale im lepszy zawodnik, tym ważniejsze są te turnieje indywidualne, czy to Challengery, czy turnieje ATP, to dla nich jest zawsze priorytet. I nawet jak drużyna ma bardzo mocny skład, nie zawsze w danym dniu może się stawić w Polsce na meczu. I tu jest też jeszcze ta sztuka, żeby dobrać takich zawodników i zawodniczki, którzy by mogli wpisać ten plan grania w drużynówkach. To jest 7 tygodni jednak, 7 meczów, żeby mogli być w Polsce i zagrać. Nie jest łatwe, dlatego trzeba szukać takich zawodników, którzy będą w stanie pograć też te drużynówki. Superliga jest mocno nagłośniona, tam mecze też są transmitowane przez kanały Polsatu. Bardzo duża promocja jest. Myślę, że to dla wielu zawodników jest oczywiście bardzo, bardzo atrakcyjna forma uczestnictwa w zawodach i pokazania się też. No ale tak jak mówię, to wszystko zależy. Jeżeli jakiś zawodnik będzie miał bardzo dobrą, na przykład wiosnę, zrobi świetny ranking, to będzie chciał dalej kontynuować to i występować w coraz to większych turniejach. No znalezienie tego środka, tej fajnej granicy, gdzie zawodnicy mogą być, powoduje, która drużyna jest najlepsza, czy w czubie.